Czołem, w tym filmie, a raczej w serii filmów, pokażę Ci, jak dekarz robi dach dla siebie. Pokażę cały proces budowy pokrycia dachu złupka na moim prywatnym dachu. Jest to dach, który z 15 albo więcej lat temu pokryłem tymczasowo papą, ale wiecie, jak to jest z tym tymczasowym. Papa wytrzymała 15 lat. Chyba już długo nie wytrzyma, więc przyszedł dzień, żeby w końcu położyć na tym dachu jakieś docelowe pokrycie. Wyprałem łupek. Najprawdopodobniej będzie to karo. Tutaj sobie ułożyłem taki kawałek, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, żeby wybrać, jaki kamień sobie zamówić. No i będę kręcił z każdego etapu krycia tego dachu filmy. Będę pokazywał wszystkie detale, materiały, jakich użyję, dlaczego takich użyłem, a nie innych. Myślę, że będzie ciekawa, edukacyjna seria filmów. Zapraszam, żebyś zasubskrybował kanał, jeśli Cię to interesuje. Tu mamy taką próbkę tylko zrobioną dwóch różnych łupków. To jest łupek hiszpański Domis. On jest ciemny i jaśniejszy, taki można by powiedzieć, że nawet zielony łupek filitowy argentyński Riverstone. I tutaj ja już wybrałem, który z tych łupków, ale ciekawy jestem Waszego zdania. Napiszcie w komentarzach, który Wam się bardziej podoba. Domis czy Riverstone w komentarzu. To jest Riverstone, argentyński kamień filitowy i hiszpański łupek Domis. Papa tutaj oczywiście będzie zerwana z tego dachu. Tu jest tak, że jest na krokwiach ocieplenie, jest tam ta pustka zostawiona wentylacyjna, ale nie ma wlotów, nie ma wylotów, więc ta wentylacja i tak nie działa. No, kiedyś miałem takie pojęcie o robocie, jak umiałem, tak zrobiłem. Papa będzie zerwana, będzie na to membrana. Jeszcze nie wiem, jakiej firmy. Jak się zdecyduję, to też nagram o tym film, dlaczego się na taką właśnie zdecydowałem. Czyli papa będzie zerwana, będzie położona na deskowaniu membrana, potem kondrułata, na kondrułatę deskowanie, na deskowanie wtedy dopiero papa lub jakaś bitumiczna membrana. Tutaj też jeszcze nie podjąłem decyzji, jaka. I na to łupek ułożony w karo. Tutaj jest taka ciekawostka, w ten sposób kilka razy to przybijałem, zrywałem, aż w końcu opracowałem taki sposób na zrobienie wiatrownicy, po to, żeby będzie większy kamień, czyli tutaj mamy kamień 30x30, tutaj mamy kamień 30x50. Dzięki temu, że tutaj przy narożach wstawimy takie większe kamienie, nie będzie tych małych docinek, z którymi w łupku zawsze są problemy, bo nie ma ich jak przybić, pękają, lód, śnieg jak zamarznie i się zsuwa, to potrafi je wyrwać, więc się będę starał robić tak, żeby nie było nigdzie małych docinek. Ani przy wiatrówce, ani w narożu, ani w koszu. Wszystko będzie robione z takich większych kamieni. Co jeszcze? Kominy tutaj są takie wymurowane z kamienia. Też pamiętam, jak je murowałem sam z kamienia wykopanego w polu. Ale chyba zdecyduję się, żeby je obić deskami i przykryć też łupkiem. Tu jeszcze będzie okno do łazienki, którego nie wstawiłem wtedy. Do tej pory łazienkę mam bez okna. Na razie jestem na etapie zamawiania materiałów. Łupek już zamówiłem. Pozostało zamówić membranę, okno, deski i łaty mają przyjechać jutro. To nagramy o tym film, powiem, jakie i dlaczego takie właśnie wybrałem. Zejdziemy jeszcze z rusztowania, pokażę Wam, jak ten dach wygląda. O, tu jeszcze wiatrówka. Taką próbę zrobiłem, ale jednak będzie tylko jeden kamień, nie będzie podzielona na dwa. Tak zrobiłem, bo miałem zamiar jeszcze dach docieplić płytą Sztejko, ale po rozmowie z Krzysztofem Patoką, który mi to odradził, postanowiłem, że jednak nie będę docieplał, bo mam już 30 cm pełny. Czasem na dachu, jak jest przymrozek, pojawiają się widoczne krokwie,
Myślałem, że to za mało ocieplenia, że jakieś błędy, ale Krzysztof mi powiedział, że to wynika z tego, że nie ma dobrej wentylacji i po prostu jest zawilgocenie i przez to jest słabsza izolacja. Doszliśmy razem do wniosku, że jak zrobimy dobrą wentylację, pozbędziemy się tej papy, zrobimy dobrą wentylację, to wełna wyschnie i będzie wszystko w porządku. Schodzimy na dół. To jest tył domu. Tutaj mamy, to jest dach dwuspadowy z naczółkami i z takim małym zadaszeniem nad wejściem. Od frontu mamy jedną taką dużą lukarnę. Renny też jakieś tymczasowe założone. O, tam dzieciaki się bawią na tarasie. Hej! Pomachajcie! No, tak to wygląda. Czyli wiatrówki też będą zrobione. Słupka, podbitka. Jest już dawno zrobiona drewniana. Nagrywam film. Taka ciekawostka, podbitkę robił Andrew McKina, czyli Roof Squad, kiedyś u mnie pracował i w przerwie w pracy nie było co robić, więc zrobił mi taką podbitkę. No i jedziemy z tematem. Z każdego etapu będzie film, każdy detal będzie nagrany i opublikowany. Więc jeśli Cię to interesuje, jeśli chcesz zobaczyć, jak i z czego dekarz robi dla siebie dach, kliknij tutaj pod spodem subskrypcję i oglądaj kolejne odcinki. Kolejny odcinek jutro lub pojutrze o drewnie, czyli łatach i deskowaniu.